Jedną z niezaprzeczalnych zalet vlogowania jest to, że się nie zapomina tego, co się w ciągu dnia widziało. A patrzcie, jak dzisiaj pięknie świat wygląda. Się z wami trochę moimi spostrzeżeniami po miesiącu robienia vlogów. Po pierwsze, nawet się nie spodziewałem, że tyle rzeczy w ciągu dnia mi umyka. W sensie takim, że dopiero od kiedy zacząłem robić vlogi i siłą rzeczy wracać do tego, co mi się w życiu dzieje, gdzie bywam, z kim rozmawiam i tak dalej. Bo wracam do tego dwukrotnie. Po pierwsze w momencie, kiedy montuję odcinek, a po drugie jak on już jest zaplodowany na YouTube'a, oglądam cały odcinek od dechy do dechy, żeby zobaczyć, czy wszystko tam przetwarzanie YouTube zrobił dobrze i czy ten odcinek w ogóle dobrze na YouTubie gada. No więc naprawdę pozwala mi to powracać do pewnych elementów mojego dnia, które normalnie bym zapomniał. I to jest super. Nawet nie chodzi o takie rzeczy, z kim się spotkałem, czy coś takiego, bo to zazwyczaj jeszcze pamiętam, tak? Natomiast chodzi o takie rzeczy jak różne obrazy, różne widoki, detale. Druga obserwacja po miesiącu vlogowania to jest to, że jak wam się wydaje, że założycie kanał na YouTube i od razu ludzie zaczną was oglądać, no to nie. Zacząłem jako codzienny vlog, później stwierdziłem, że to jednak jest hardcore. I teraz publikuję 3 razy w tygodniu, co jest taką optymalną ilością, bo po pierwsze jestem w stanie zebrać odpowiednią ilość ciekawego materiału, a po drugie no nie zażynam się montowaniem co wieczór, a jednak z innymi moimi tam aktywnościami życiowymi to był naprawdę hardcore. Tym bardziej, że teraz wraz z początkiem roku oba zespoły, czyli Thesis i Painting, wracają do prób, bo im się kroją jakieś tam koncerty, więc 2 wieczory w tygodniu będę na próbach jeszcze w dodatku, no to to i tak jest hardkorowo, mówię wam. No więc po tym miesiącu, powiedzmy, vlogowania 3 razy w tygodniu, no to wychodzi na to, że tak jakieś 40-50 osób ogląda odcinek, co jest bardzo niewielkim wynikiem, tak? Ale na pewno lepszym niż na przykład oglądalność postów na Facebooku, gdzie jeżeli coś zapostuję, to wśród moich znajomych to z 10 osób to zobaczy. No nic, całe szczęście nie robię tego dla oglądalności, tylko robię po pierwsze dla siebie. Po drugie też trochę dla mojej córki. Ona mnie zdruzgotała ostatnio komentarzem w ten weekend, bo mamy taki rytuał, że za każdym razem jak zapostuję jakiś odcinek vloga, no to jej pokazuję ten odcinek, razem go oglądamy. Ona ma teraz 2 lata. No i zasunęła mi komentarzem, że generalnie jak siedzę w samochodzie i do was gadam, to jest nudne. Więc będę musiał coś z tym zrobić, no bo to słabe, no żeby moja własna córka mi mówiła, że moje vlogi są nudne. Selfie w windzie. Co mi w ogóle daje to vlogowanie? No daje mi 2 rzeczy. Po pierwsze, ja staram się zawsze tak dobierać swoje projekty. Mój brat by mi powiedział, że życie to nie projekt, ale zostawmy to na inny odcinek vloga. Krótko mówiąc, dobieram sobie to, czym się w życiu zajmuję, według tego, nie według tego, czy 100% albo bardzo prawdopodobnie odniosę sukces, tylko bardziej pod względem tego, czy przy okazji robienia tego czegoś się nauczę. No ja bardzo długo w swoim życiu kompletnie zaniedbywałem wideo, w sensie takim, że pierwszą moją taką fascynacją była muzyka i do tej pory jest. Jeszcze gdzieś tam w międzyczasie był rysunek. Zdjęć praktycznie nie robiłem. No i w pewnym momencie tak sobie pomyślałem, że kurde, no już w tej chwili technika jest na takim poziomie i takie ładne obrazy można robić bardzo małym sprzętem, tak jak ten, którego ja teraz używam, że za jakiś czas będzie fajnie mieć takie wspomnienia w formie wideo. No i tak to się zaczęło. I żeby się tak naprawdę nauczyć montować wideo, kręcić,
to zacząłem robić tego vloga, bo wiedziałem, że dzięki temu będę miał imperatyw taki, żeby te 3 razy w tygodniu to zrobić, żeby mieć jakiś materiał nakręcony, żeby usiąść wieczorem, a później następnego ranka jeszcze, bo tak kończę montaż. No i się tym zająć, tak? Więc to jest pierwszy duży zysk, który mam z tego vlogowania, niezależnie od tego, ile osób mnie ogląda, to nauczyłem się montować. Już teraz mniej więcej wiem, jak to działa. Im dłużej to będę robił, tym lepszy będę z tego montowania i to jest fajne. To jest nowa umiejętność, którą w życiu zdobyłem. Właściwie zdobywam. Druga sprawa jest taka, że no tak jak powiedziałem na początku, na tyle szybko żyjemy w dzisiejszych czasach, że dużo zapominamy rzeczy i ja osobiście chciałbym mieć taką przypominajkę, chociażby w postaci takiego vloga, w którym jest wycinek mojego życia, ale jednak niektóre obrazy tam są. Chodzę z aparatem w ręku, więc jak mam ochotę zrobić jakieś zdjęcie fajniejsze albo coś nakręcić na szybko, nawet jeżeli tego nie opublikuję później na vlogu, to mam taką możliwość, to jest fajne. I dzięki temu nie mam wrażenia takiego, że mi życie umyka, tak? Że jak się zastanowię, co jadłem wczoraj na obiad, to nie pamiętam, nie? Jeżeli gdzieś tam w międzyczasie coś kręciłem, to mogę zawsze sobie to odtworzyć i tam to danie będzie. A poza tym myślę, że jak moje dziecko będzie starsze i za, nie wiem, 10 lat sobie usiądziemy trochę powspominać, to będziemy mieli oczywiście jakieś tam zdjęcia, które robię co jakiś czas teraz, ale też będzie fajnie sobie wrócić do tych vlogów i popatrzeć, co 10 lat temu tata miał do powiedzenia. Moja córka na razie mi powiedziała, że bardzo lubi oglądać moje vlogi, ale jak jestem w samochodzie i gadam, to jest nudno, więc muszę się postarać, żeby po prostu lokalizacje moich nagrań były lepsze. Na gwiazdkę dostałem w prezencie 2 bony Totolotka. Zobaczymy, czy jestem już milionerem, czy nie. No więc nie zostałem milionerem. No dzisiaj był taki pierwszy prawdziwy dzień używania Pipedrive'a i powiem szczerze, że jest super. Zrobiłem dzisiaj 2 razy więcej niż normalnie wcześniej z poprzednimi narzędziami. O wiele mniej się frustrowałem. No i podoba mi się porządek jakiś taki, który to wprowadza do prowadzonych spraw, w sensie to, że można sobie ulokować zadania na poszczególnych etapach realizacji i można jeszcze w tych zadaniach też wpisywać różne informacje w stylu, kiedy się wykonało jaki telefon, albo jakieś notatki. Do każdego zadania można przypisać sobie kontakt. Wtedy z aplikacji w telefonie szybciutko można zadzwonić do danej osoby. No rewelacja, naprawdę o wiele wygodniejsze narzędzie niż jakakolwiek to-do lista. No także po pierwszym dniu jestem bardzo zadowolony.